Z Ewangelii według świętego Marka. Jak tu na pustkowiu nakarmić ich chlebem? Zapomnieli o tym, że Jezus Chrystus jest pokarmem na życie wieczne, chlebem żywym i że w samym środku pustkowia zawsze mamy jeszcze Jezusa. Wydaje nam się, że potrzebujemy być nieustannie nasyceni, że potrzebujemy mieć nieustannie pełne żołądki i pełne spichlerze, żeby czuć się bezpiecznie. Tymczasem w samym środku pustyni można przeżyć pełnię, można uratować się przed głodem, jeżeli jest się w bliskości Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia jutro.